Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy cykl wykładów związanych z Marcinem Lutrem, z 500-leciem reformacji i w trakcie tych kilku wykładów omówimy 95 tez Marcina Lutra. Następnie chciałbym parę słów powiedzieć o Marcinie Lutrze. Mianowicie Marcin Luter działał na przełomie XV i XVI wieku w Niemczech. Do końca swojego życia napisał około 680 różnych dzieł w języku łacińskim, niemieckim, nie licząc listów oraz tłumaczenie na język niemiecki Biblii. Do czasów jego śmierci ukazało się jego różnych dzieł w ilości 4 miliony egzemplarzy. Marcin Luter był mnichem augustiańskim, doktorem teologii i dnia 31 października 1517 roku przybił na katedrze w Wittenberdze sławny 95 tez. Te tezy dotyczą tylko i wyłącznie odpustów, czyśćców i tematów związanych właśnie z tymi zagadnieniami. Nie poruszają one usprawiedliwienia z wiary, ani też innych zagadnień, tak więc koncentrujemy się tylko na temat odpustu. Z jednej strony wystąpienie Marcina Lutra było poprzedzone działalnością dwóch sławnych reformatorów, którzy też starali się sprawę odpustów wyregulować, aby były one zgodne z Pismem Świętym. Był to John Wycliffe, który żył w 1329 roku do 1384 roku oraz Jan Hus, czeski reformator, który żył w 1370 do 1415 roku. Oczywiście tym reformatorom nie udało się w pełni dokonać tego, co dokonał Marcin Luter, lecz te idee związane z odpustami, taki ruch, który był antyodpustowy, był dosyć duży, lecz z uwagi na bardzo silną pozycję Rzymu, papieża, właściwie tylko te trzy osoby odważyły się mocno wystąpić i zadziałać przeciwko tym odpustom. W krótkich słowach byśmy powiedzieli, Pismo Święte bardzo jasno podaje taką zasadę, którą reformatorzy propagowali. To jest w liście do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz, gdzie jest zapisane w ten sposób. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak więc człowiek przekraczając Boże przykazania popełnia grzech i zapłatą za ten grzech jest śmierć. Bóg na pewnych, oczywiście na pewnych warunkach udziela człowiekowi łaski swojej, łaska, która jest darem Bożym. Jeżeli Bóg udziela łaski, jest ten dar, to człowiek nie musi nic za to płacić. Nie musi nic wykonywać, aby zdobyć ten dar Bożej łaski, lecz tylko, tak jak czytamy w poprzednim wersecie 22, teraz zaś wyzwoleni od grzechu, wyzwoleni przez dar Bożej łaski, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.
Czyli przez wyzwolenie od grzechu, przez dar łaski Bożej, jesteśmy oddani na służbę Bożą. I ta służba Boża jest poświęceniem się. A celem tej służby Bożej jest żywot wieczny. Z jednej strony były odpusty z punktu widzenia watykańskiego, biskupa Rzymu czy też papieża, a z drugiej strony, jak to Pismo Święte podaje. Kiedy czytamy w Piśmie Świętym, w jaki sposób Jezus Chrystus odpuszczał grzechy, nie czytamy tam, że Chrystus powiedział: odpuszczam tobie grzechy, idź i nie grzesz więcej. Po tym nie zadawał człowiekowi żadnej pokuty. Tylko powiedział: idź i już więcej nie grzesz. To była ta prawdziwa, boska, ewangeliczna pokuta. I właśnie Marcin Luther poprzez kaznodziejów odpustowych, byśmy powiedzieli, nie wytrzymał i zaprotestował ostro przeciwko takiemu podejściu do pokut, do pokuty. Co to są odpusty? Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy. Mamy tutaj dwa rodzaje odpustów: odpust zupełny i odpust cząstkowy. Przez odpust zupełny rozumiemy odpuszczenie wszystkich kar doczesnych, na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy, odpuszczone już co do winy. Zyskując odpust cząstkowy, można otrzymać odpuszczenie tylko pewnej części kary za popełnione grzechy. Tak więc wchodzi tu tak zwana trzecia strona, którą jest ksiądz w konfesjonale, który daruje grzechy człowiekowi, który przyszedł się wyspowiadać, daruje grzechy, które popełnił wobec Boga. Ksiądz robi się swego rodzaju pośrednikiem, który wykonuje, jakby powiedzieć, w miejsce Boga swój sakrament. Wchodzi tutaj bardzo ważne rozróżnienie winy i kary. Co to jest wina? Wina jest to wykroczenie, występek, grzech, przyczynienie się do czegoś złego. Czyli po chrześcijańsku wina to jest grzech. Jestem winny, czyli popełniłem dany grzech. Wobec oczywiście Boga. Wobec Boga. Następnie kara. Kara jest to środek represyjny lub wychowawczy stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub naruszyły normy prawne albo obyczajowe. Tak więc osoba, która przyszła do konfesjonału spowiadać się księdzu, ona mówi księdzu, jakie grzechy popełniła. Kapłan odpuszcza te grzechy, ale nakłada na spowiadającego się karę. Czyli taki, jakby powiedzieć, środek wychowawczo-represyjny dla tej osoby, która popełniła te grzechy. Kiedyś kapłani nakładali bardzo surowe kary, tak zwane akty pokuty, i zazwyczaj uczy się ludzi, żeby zapamiętał tą pokutę, tę pokutę, którą ksiądz mu zadał. I tutaj właśnie teologowie, którzy rzymskokatolicy, którzy byli w opozycji do tej nauki o odpustach, oni nie mogli się z tym zgodzić, w jaki sposób, że grzech jest darowany, ale jeszcze za ten grzech jest swego rodzaju kara. I to kara jest odpuszczana albo zupełnie, albo cząstkowo.
Prosta zasada biblijna, ewangeliczna została trochę skomplikowana. I jest nauka Kościoła katolickiego co do kary, nauka o czyśćcu. Nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania, pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić. Tak więc kapłan odpuścił grzechy w sakramencie pojednania, ale została jeszcze ta kara. Ten środek represyjny, wychowawczy, i dana osoba musi spłacić tą karę. No tak jak w naszych sądach, no darujemy ci, lecz idziesz na 10 przykładowo lat do więzienia. I to jest właśnie ta kara. Natomiast ile dni czyśćcowy gładzi tego rodzaju odpust, tego nie wiemy, ani nie jesteśmy w stanie oznaczyć. To są właśnie strona dominikanów. Czyli nie wiadomo, ile ten odpust właściwie gładzi tych dni w czyśćcu. Człowiek umiera, nie idzie bezpośrednio do nieba, idzie do czyśćca i nie wiadomo, ile dni będzie tam, będzie tam znajdował się. Natomiast nikt nie może przekazać osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Czyli każdy pracuje sam na siebie. Jak powstał dogmat o czyśćcu? Dogmat oznacza doktrynę, w której Kościół wykłada w sposób definitywny prawdę objawioną w formie, która obowiązuje wierzących w taki sposób, że jej zanegowanie jest odrzucone jako herezja pod sankcją klątwy. Czyli to, co Augustyn w 417 roku powiedział, Rzym przemówił, sprawa skończona. Czyli jeżeli Rzym cokolwiek określił w dogmatach, to z tym się nie dyskutuje. Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na soborze w Lyonie w 1274 roku, a potwierdził i wyjaśnił na soborze trydenckim w osobnym dekrecie. Dogmat podkreśla dwie prawdy istnienia czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzeba modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych. Czyli dogmat o czyśćcu mówi, że człowiek po śmierci udaje się do czyśćca, nie wiadomo ile tam dni będzie, i tam właśnie odbywa karę pośmiertną za swoje grzechy oraz to, że ludzie żywi, którzy zostali na ziemi, mogą się modlić i składać różne ofiary w intencji dusz czyśćcowych, aby skrócić te dni przebywania w czyśćcu. A co to jest czyściec? Czyściec jest przedsionkiem nieba. Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary, lecz jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Tak więc czyściec jest przedsionek, jakby powiedzieć, taka poczekalnia nieba. I w tym przedsionku, ten przedsionek to nie jest to, że Bóg się mści, karze tych ludzi, ale to jest oczywiście według tego dogmatu, to jest Boże miłosierdzie. Bóg chce, aby ludzie tam w pełni się udoskonalili w miłości do Boga, do bliźniego, do siebie samego i aby byli przygotowani do pełnego zjednoczenia z Bogiem, i kiedy będą przygotowani do tego zjednoczenia, oczywiście trudno określić, w którym to momencie, to wtedy przechodzą bezpośrednio do nieba.
Na tym przeźroczu mamy dokumenty po 10 sesji, kiedy to przekazano pytania do badania teologów. No popatrzmy, jak długo trwał Sobór Trydencki, około 19, no prawie 20 lat trwał Sobór. To nie było jedne posiedzenie trwające 20 lat, ale teologowie zbierali najpierw pytania, później jechali, zdyskutowali, znowu przyjeżdżali, dyskutowali i podano właśnie cztery pytania dotyczące czyśćca i zmarłych. Czy w Piśmie, czyli w Piśmie Świętym, jest coś o istnieniu czyśćca? Jeżeli jest, to w jakich miejscach? Czy pozostałości grzechów nie oczyszczają się w śmierci, także czyściec jest niepotrzebny? Czy dusze w czyściu są poza możliwościami zasługiwania lub grzeszenia i czy mają pewność swojego zbawienia? Czy w Piśmie jest coś o wstawianiu się za zmarłymi, a jeżeli jest, to w jakich miejscach? Oczywiście z tych samych pytań możemy prosto stwierdzić, że teologowie z prostych rzeczy potrafią naprawdę bardzo to skomplikować. Kiedy człowiek będzie czytał Pismo Święte, to zobaczy, że sprawy te są bardzo proste, że nawet prostaczcy dzieci to zrozumieją. A tutaj, czytając właśnie nawet tą stronę soborowa strefa.pl o wszystkich soborach, o dokumentach soborowych, to możemy zobaczyć, naprawdę teologowie bardzo się starali, aby proste rzeczy podać w bardzo skomplikowany sposób. Tutaj mamy odpowiedź, podsumowanie odpowiedzi teologów na powyższe z poprzedniej slajdu wątpliwości i teologowie stwierdzili odnośnie do pierwszej wątpliwości odpowiedzieli wspólnie wszyscy, że czyściec istnieje i wnioskuje się o nim z Pisma Świętego i tutaj wniosek na imię Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. W piekle bowiem nie zginają kolan. Ponadto Paweł powiedział, przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Niebieskiego, a zatem zmarli, którzy nie przeszli przez uciski w tym wieku, zniosą go w czyśćcu. Inaczej sprawiedliwi znoszący wiele ucisków w tym wieku byliby w gorszej sytuacji niż ci, którzy zawsze źle żyli w rozkoszach, jednakże nawracają się w chwili śmierci i żałują, gdyby zarówno sprawiedliwi, jak i tamci natychmiast szli do nieba. Oczywiście z prostej nauki Pisma Świętego, którą Chrystus w jednej z przypowieści powiedział, jak to jedni pracowali cały dzień, drudzy pracowali pół dnia, a inni pracowali tylko godzinę i najmujący ich zapłacił każdemu tą samą kwotę, jednego tam denara. To nie było. Oczywiście ludzie się buntowali, my cały dzień pracowaliśmy, a ci tylko jedną godzinę pracowali, ale Chrystus wyjaśnił, że nagroda jest jedna. Bez względu na to, czy cały dzień, czy jedną godzinę, wszyscy są zrównani, otrzymują tą samą nagrodę. Tak więc przejdźmy do kolejnego slajdu. Oczywiście Sobór Trydencki nie zapomniał o umarłych. Czy odpust może być dla zmarłych i w jaki sposób? Na siódmą odpowiedzieli, że odpusty pomagają zmarłym na zasadzie wstawiennictwa. Niektórzy powiedzieli, że pomaga na zasadzie sądu, jurysdykcji. Papież posiada przecież władzę sądowiczą wobec wszystkich, którzy są w drodze. Ci zaś, którzy są w czyśćcu, są w drodze, a więc podlegają sądowniczej władzy papieża. Ponadto mówią, jeśli pomagają zmarłym, nasze ofiary i modlitwy, dlaczego nie mogłyby odpusty udzielone przez papieża, skoro wypływają z tej samej miłości. No i oczywiście teologowie wymyślili, że osoba umarła, która znajduje się w czyśćcu,
podlega jurysdykcji papieża, papież też tam ma władzę i oczywiście może dane osoby wyzwolić z czyśćca, aby poszły do nieba, ale do tego są właśnie potrzebne, są odpusty, które pomagają zmarłym na zasadzie wstawiennictwa. No, nie będę z tym zagadnieniem tutaj obecnie dyskutował. No, każdy sobie pomyśli, czy oczywiście władza człowieka aż tak daleko sięga. Następne przeźrocze pokazuje nam wizję różnych malarzy, jak wygląda czyściec. Oczywiście są to wręcz dantejskie sceny opisane, krzyki, jęki. No, kto chciałby to gdzieś sobie w internecie znaleźć, te różne opisy, to naprawdę czasami można zastanowić się, czy to jest piekło, czy to jest czyściec. I tu widzimy na przeźroczu już dwie osoby, no jedna już się prawie wyrwała, została ubrana w białą szatę i anioł porywa ją do nieba, już biedaczka się dosyć tam nacierpiała, a następna osoba już się szykuje do wyzwolenia, wszyscy wznoszą ręce, już mają dosyć tych męczarni w ogniu, no jak długo można być oczyszczanym w ogniu, no można zadać sobie pytanie, czy ogień przygotowuje do wejścia do Królestwa Niebieskiego i taki rzeczywisty ogień, no ale dogmat z dogmatem się nie dyskutuje. Kolejny obraz z tamtych czasów pokazujących no, cierpienie ludzi w ogniu, jak oni tam znoszą te męki czyśćcowe, dusze w czyśćcu cierpiące, no to nie wygląda za przyjemnie. Tak więc nie dziwmy się temu, że ówcześni ludzie chcieli za wszelką cenę uniknąć tych okropnych scen. Nie tylko sami dla siebie, ale przecież każdy ma jakiś swoich zmarłych, rodziców czy dziadków. I jeżeli są co tydzień podsycani kazaniami, które mówią, no ratujcie dusze w czyśćcu cierpiące, módlcie się, kupujcie odpusty i tak dalej. Nie dziwmy się, że ludzie no, byli przerażeni tym zagadnieniem i starali się zgodnie z nauką Kościoła postępować, aby pomóc w tym zagadnieniu. I teraz przechodzimy do głównego punktu, kiedy to no, miarka się przebrała, no księża, kaznodzieje, odpustowi przeholowali z uwagi na to, że potrzebne były pieniądze na budowę Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i papież ogłosił specjalne odpusty i na całą Europę ruszyła rzesza kaznodziejów odpustowych, którzy w różny sposób, w zależności od własnej inwencji, własnej pomysłowości, sprzedawali te odpusty. No, mieli tych odpustów bardzo dużo, stosy karteczek, które gwarantowały odpuszczenie zupełne win i dla żywych, i dla umarłych. I jedną z osób, które w sposób szczególny spośród sprzedawców odpustowych wyróżniał się, był to kaznodzieja odpustowy Johann Tetzel, który żył w 1465-1519 roku, który w sposób szczególnie jarmarczny sprzedawał listy odpustowe. Jeździł od jarmarku do jarmarku, miał bardzo dobry plan, no, był człowiekiem niesamowicie elokwentnym, no, taki przekonywującym sprzedawcą,
No i biznes mu bardzo dobrze szedł, ludzie byli jego miłym, sympatycznym głosem przekonywani. I tu widzimy na tym obrazku, jak to rozstawił stół na jednym z targowisku. Tutaj dookoła jest normalny dzień targowy, tam ryby, tam ludzie piją, kupują, jedzą, tam w oddali jakieś kiełbasy wiszą, a tutaj sprzedajemy odpust. No, kobieta kupiła odpust, jest zachwycona, widać radość w jej oczach. No, mąż troszeczkę drapie się po brodzie, nie wiedząc, co o tym sądzić. Johann Tetzel głosił m.in., że Czerwony Krzyż Odpustowy znaczy więcej niż Krzyż Chrystusa. Pokuta i żal są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe. Jego sławne powiedzenie było: skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, dusza z czyśćca do nieba jest wygoniona. Tak więc przysłuchiwali się temu teologowie i inni z innych, można powiedzieć, opcji, tak, teologowie augustiańscy. Im się to za bardzo nie podobało, no i szczególnie wzburzony był tym Marcin Luther, który czytając Pismo Święte w językach oryginalnych, gdzie zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar łaski Bożej, nie pieniędzmi. I sławna historia z Szymonem Magiem, tak zwana Symonia, handel godnościami, urzędami kościelnymi, sakramentami, który właśnie apostoł Piotr mocno potępiał, kiedy to Szymon Mag przyszedł z pieniędzmi i chciał kupować dary, dar udzielania Ducha Świętego. Tak więc sprzedaż odpustów nijak się miała do nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, nijak do woli Bożej, do Pisma Świętego. To tylko pomagało zwiększyć budżet papieski i oczywiście grono pośredników, którzy też brali udział w tym biznesie. Tu mamy kolejny obraz, kiedy to właśnie Johann Tetzel podróżuje od miasta do miasta i po drodze też handelek listami odpustowymi krąży. Ludzie są zachwyceni, że nie będą cierpieli w czyśćcu mąk czyśćcowych, kar czyśćcowych, ten ogień nie będzie ich dotyczył. No, ku obopólnemu zadowoleniu. Wszystko oczywiście w imię Boże odbywało się. Tutaj mamy inny obraz tamtych czasów, kiedy to inny kaznodzieja odpustowy na jakimś placu przed kościołem też sprzedaje odpusty. No, ludzie kupują, zadowoleni są, cieszą się, no, drapią się tam po głowie, do co to ja tutaj mam napisane, potwierdzone przez samego papieża, przez nas, zastępcę Syna Bożego. Tak więc ogólne było zadowolenie. Ale z boku widzimy osoby, które się poważnie, po prawej stronie, poważnie się zastanawiają nad tym, czy aby to było prawda, czy tutaj dochodzi do jakichś nadużyć, którzy już nieraz widzieli. I mamy 31 października 1517 roku. Jedna osoba odważna. Na pewno było wiele osób, którym się to nie podobało, ale obawiały się nie tylko o swoją reputację, ale także o swoje życie, bo wiemy, że już, można powiedzieć, trzy wieki wcześniej została powołana inkwizycja, której zadaniem było tępienie wszelkich,
wszelkiej herezji, wszelkiej nieprawomyślności, która miała dbać o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z poleceniem Rzymu. Martin Luther przybił 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze i wtedy rozpoczął się okres reformacji. Oczywiście celem Marcina Lutra nie było stworzenie nowego kościoła. On chciał, aby kościół wrócił do Pisma Świętego, aby w każdym domu było Pismo Święte, aby wierni czytali, było poszanowanie nawzajem, abyśmy po prostu nie przekraczali nauk Pisma Świętego. Jak to kiedyś było? Przecież w dawnych czasach nie było czegoś takiego jak karanie heretyków, odstępców śmiercią, spaleniem na stosie. W starożytności Kościół przeciwko różnym herezjom stosował napomnienie, pokutę, a w ostateczności wykluczenie z grona wiernych. Nie istniało coś takiego jak za czasów, na przykład wiek wcześniej, jak Jan Hus został spalony na stosie za swoje poglądy, między innymi podobne poglądy jak Marcin Luther miał. Obecnie przejdziemy do omówienia 95 tez, które przybił Marcin Luther na drzwiach w katedrze w Wittenberdze. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że dotyczą one wyłącznie zagadnień odpustu, kary, grzechu, winy, czyśćca, sądów, kto ma tutaj jurysdykcję nad odpuszczeniem grzechów. Marcin Luther, znawca Pisma Świętego, starał się w tych 95 tezach porównać je z Pismem Świętym. Pierwsza teza. Jeżeli Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus, powiada pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. I tutaj podaję pod spodem dwa wersety z Pisma Świętego, które mówią o pokucie. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebios. I co my mamy rozumieć pod słowem pokutować? Czy to jest jednorazowy akt, czy to jest akt, który trwa dłużej? W oryginale greckim pokuta, czyli upamiętajcie, jest oddane słowem greckim, tu mamy metanoeo. Pokuta za uczynki martwe. Aby pokutowali, nawrócili się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Pokutowanie przede wszystkim znaczy odwrócenie się od swojego dotychczasowego grzesznego życia. Jeżeli ktoś popełnił karę, winę, przekroczył Boże przykazania, jego pokuta ma polegać na tym, aby odwrócił się i obecne życie, aby było życiem pokuty. To, co Chrystus powiedział jawno grzesznicy: idź i więcej nie grzesz.
To jest najcięższa chyba pokuta. Nie pokuta, że kapłan każe, żeby zapamiętać pokutę, co mu zadał w konfesjonale, ale kapłan powinien powiedzieć: idź i więcej nie grzesz. To jest chyba najcięższa pokuta, niż założymy odmówić jakieś litanie, czy jakieś modlitwy, czy tym podobne. Mamy tu kolejne wersety, jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać wszystkie wersety, które mówią o pokucie, o upamiętaniu się. Mamy tutaj podane i podaję ostatni werset w Piśmie Świętym z Objawienia, 16 rozdział, 11 werset. I bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Czyli ich pokuta nie polegała na odwróceniu się od swoich uczynków, ale jeszcze gorzej postępowali, niż postępowali. Robili się coraz gorsi. Bóg zsyłał na nich różne dowody łaski swojej, opamiętania, jakieś kary zsyłał na nich, jak na Izraelitów, ale oni jeszcze byli gorsi. Bóg chciał, aby oni odwrócili się od swoich grzechów, a oni nie upamiętali się. Druga teza. W żaden sposób nie można pod wyrazem pokuty rozumieć sakrament pokuty, to jest spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan sprawuje. Czyli tak jak już mówiliśmy przedtem, że pokuta jest ciągłym procesem. Idź i więcej nie grzesz. Oczywiście to znaczy idź i więcej nie grzesz do końca swojego życia, przez całe swoje życie. To nie jest pokutuj tylko w sakramencie pokuty. Skończyłem pokutę, sprawa się zamknęła. Nie, to jest element, który jest związany z nami, pokutujcie całe życie. Upamiętajcie się. Całe życie mam się upamiętać. Trzecia teza. Pan Jezus nie chce jednak, abyśmy tutaj tylko rozumieli wewnętrzną pokutę, gdyż wewnętrzna pokuta bez zewnętrznego uśmiercenia ciała i zmiany stylu życia nie jest pokutą. Czyli nie chodzi tylko o sprawę wewnętrzną, no tam bije się w piersi, żałuje i tak dalej, ale to, co wewnątrz, musi znaleźć też obraz na zewnątrz. Zmiana stylu życia. Ktoś był zły, ma być dobry. Ktoś cudzołożył, ma nie cudzołożyć. Ktoś kradł, ma teraz nie kraść. Zmiana stylu życia. I ten stan zmiany ma się utrzymać do końca życia. Nie przez jakiś okres czasu. Bo jeżeli człowiek wróci do swojego starego stylu życia, no to właściwie wszystko jest zaprzepaszczone. Czwarta teza. Kara Boża, sądy Boże wiszą nad człowiekiem, dopóki człowiek czyni sąd nad sobą. To jest prawdziwa pokuta. A więc aż do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Czyli kary Boże, one wiszą nad człowiekiem. One nie spadają na człowieka, bo on czyni prawdziwą pokutę. Czyli te sądy Boże, ta kara Boża wisi nad każdym z nas aż do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Kiedy wchodzimy do Królestwa Niebieskiego, już nie ma kary. Czyli weszliśmy jako czystymi. Kara już jest niepotrzebna. Bóg po prostu nie karze człowieka. Oczywiście tą karą ostateczną, wiemy, jest jezioro ogniem gorejące. Piąta teza. Papież nie może odpuszczać innym kary za grzechy, jak tylko te, które sam lub według ustaw kościelnych sam nałożył. Oczywiście papież nie może jako trzecia osoba wtrącać się, jeżeli takie słowo użyjemy, wtrącać się do sprawy między człowiekiem a grzesznikiem.
Nagle papież wchodzi i mówi, nie, ja ci to daruję. Nie, te grzechy daruje Bóg. Papież może najwyżej darować te, które dany człowiek przeciwko niemu coś zrobił złego lub przeciwko ustawom kościelnym. To jest w jurysdykcji. A sprawy między Bogiem a człowiekiem tylko Bóg rozstrzyga. Szósta teza. Papież nie może odpuszczać grzechów inaczej, jak tylko zapewniając, że Bóg je odpuścił. Kto by w tym względzie lekceważył papieża, tego grzech pozostanie niezgładzony. No i tu jest kontynuacja poprzedniej tezy, która mówi wyraźnie, że papież nie może odpuszczać grzechów. Tylko w ten sposób, że zapewnia dane osoby, że Bóg je odpuścił. Idź i więcej nie grzesz. To mówi Jezus Chrystus. I papież może zapewnić, że Chrystus takie słowa powiedział. Nie, że po prostu on mówi te grzechy. Ja ci odpuszczam. Nie. Grzechy odpuszcza Bóg. Siódma teza. Bóg nie odpuszcza nikomu grzechów, jeśli jednocześnie prowadzi go do upokorzenia się przed kapłanem jako swoim zastępcą. Oczywiście Bóg odpuszcza grzechy, jeżeli widzi to prawdziwe upamiętanie się, ukorzenie się, bo kapłan występuje jako, byśmy powiedzieli, jako ten nauczyciel. Uczy człowieka powrotu do właściwego do właściwego życia. Ale Bóg nie odpuści człowiekowi grzechów, jeżeli człowiek nie zmieni tych grzechów. Jeżeli nie usłucha kapłana, kaznodzieje, nie usłucha, który stara się, aby dana osoba wyszła z tego grzechu. Ósma teza. Prawo kanoniczne o nakładanej pokucie na grzesznika przez kapłana dotyczy tylko żywych i nie może być stosowana do umierających. Prawo kanoniczne, oczywiście prawo kanoniczne nie jest prawem Bożym, nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, on reguluje pewnego rodzaju wewnątrz kościelne postanowienia i tam prawo kanoniczne mówi o nakładanej pokucie na grzesznika przez kapłana. To dotyczy tylko żywych. I nie może być stosowane do umierających. Dana osoba, która umiera, no kapłan nie może jej powiedzieć, no teraz musisz odbyć jakąś pielgrzymkę do jakiegoś świętego miejsca, no dana osoba jest w stanie agonalnym, no ona nie jest w stanie wykonać jakiekolwiek pokuty. Tak więc trzeba mieć na względzie daną pozycję, w której osoba znajduje się. Dziewiąta teza. Dlatego to Duch Święty udziela nam dobrodziejstw przez papieża, który w swoich postanowieniach o karach zawsze pozostawał na uboczu, na wypadek śmierci ostatniej posługi. Tak więc papież pod wpływem Ducha Świętego pozostawał na uboczu zawsze, kiedy wyznaczał kary różnego rodzaju w wypadku śmierci czy też ostatniej posługi. Tak więc nie były nakładane żadne kary i nie powinny być żadne pokuty nakładane, kary kościelne na osoby, które są umierające, czy też są w stanie tak zwanej ostatniej posługi. Dziesiąta teza. Z tego powodu źle i nierozsądnie postępują kapłani, którzy umierającego straszą karą w czyśćcu. No i tutaj jest, wypływa z poprzedniej tezy. Kapłani to zapędzali się za daleko, bo dana osoba umierająca była i została
straszona różnego rodzaju karami czyśćcowymi. No i tutaj było wykorzystywane czasami materialnie, no zapisz majątek dla kościoła, to ta kara będzie zmniejszona, nawet od razu pójdziesz do nieba. I tu właśnie to straszenie karą było też związane z tymi odpustami, no kupuj odpusty szybko i tak dalej, ratuj się póki żyjesz. I to było właśnie bardzo źle, że w ten sposób kapłani wykorzystywali no właśnie ostatnie godziny danej osoby na tej ziemi. Jedna z ta teza, zamiana kary kościelnej na karę w czyśćcu, to konkol posiany oczywiście wówczas, gdy biskupi spali. No co to są kara kościelna? Jest to kara kanoniczna, sankcje wymierzone za popełnione czyny będące przestępstwem na podstawie wewnętrznego prawa kościoła. I oczywiście biskupi, księża tutaj zamieniali, no trochę robili się bogami, zamieniali kary kościelne na kary w czyśćcu. Ktoś był winien tutaj kościołowi coś zgodnie z kanonem prawa kanonicznego i tutaj no coś tam przeskrobałeś i teraz umierasz, tak więc ci zamieniamy to na karę w czyśćcu i tam musisz to odpokutować więcej. 12. teza, dawniej kary kanoniczne nakładano nie przed, ale po odpuszczeniu grzechów, aby przekonać się, czy żal okazany jest szczery. Tak więc no, bardzo ważny jest ten żal, czy jest okazany szczery, tak więc te kary muszą być w odpowiedni sposób nakładane na daną osobę, mają bardziej daną osobę motywować do zmiany życia, a nie do takiej jakiejś tutaj kombinowania. 13. teza, człowiek umierający jest zwolniony z pokuty oraz uwolniony od wszystkich kościelnych wyroków, ponieważ umiera. Tak więc Marcin Luther w 13. tezie podaje, że człowiek, który umiera, powinien być zwolniony z wszelkiej kary, wszelkich wyroków kościelnych, wszelkich pokut. No umiera, no koniec. Pozwólmy temu człowiekowi spokojnie umrzeć, uwolniony, będąc uwolnionym z winy. Winy i kary. A tutaj oczywiście wykorzystywane były ten moment, oczywiście w celu no, pieniężnym, żeby no, jeszcze na człowieku umierającym coś zarobić. 14. teza, im bardziej umierający tkwi w swoich grzechach lub w brakującej mu miłości, tym większą rodzi to w nim obawę. Człowiek umiera w grzechach, odrzucony, bez miłości, a jest właściwie takie szaleństwo małe, jest w wielkim obawach, co z nim będzie na tamtym świecie. No i jest tu taka wielkie zamieszanie psychiczne dana osoba ma. 15. teza. Bojaźń połączona z rozpaczą powoduje wielką obawę umierającego przed czekającą go męką czyśćcową. Oczywiście kapłan wystraszył go przez całe życie mękami czyśćcowymi. Następnie składając mu to ostatnie namaszczenie, też go tam poucza o tych mękach czyśćcowych. I naprawdę ten człowiek umierający, zamiast umierać w takiej błogości, w lekkości, że Królestwo Niebieskie jest otwarte dla niego, no to właściwie umiera z taką myślą, że wpada za chwileczkę w sam środek ognia czyśćcowego, który no, nie wygląda najlepiej dla niego. 16. teza. Piekło, czyściec i niebo są względem siebie tak różne jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia. Czyli te rzeczy są od siebie no, niesamowicie
różne, oddalone od siebie. Piekło czyste jest niebo, rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia. Oczywiście każdy by chciał od razu lądować do nieba, ale księża podają inny scenariusz. Piekło, czyściec. Nie idziecie od razu do nieba. Czyściec. I dlatego tutaj są odpusty, aby szybciej pójść do nieba. Msze gregoriańskie, pokuty, następnie te listy odpustowe. No, na umierającym człowieku trzeba jeszcze trochę zarobić. 17. teza. Duszą w czyśćcu potrzebna zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości. I to właśnie ta teza wypływająca z takiego współczucia i miłości Marcina Lutra dla umarłych czy umierających, że im potrzeba zmniejszenia tej bojaźni, a pomnożenia miłości. Nie można straszyć ich groźbami i wielkimi mękami czyśćcowymi. 18. teza. Ani rozumowo, ani na podstawie Pisma Świętego nie udowodniono, żeby dusze w czyśćcu znajdowały się w stanie niezdolności do dobrych uczynków i do wzrostu w miłości. Czyli w tej tezie Marcin Luther mówi wyraźnie, że ten ogień czyśćcowy, on wykonuje główną pracę. Tylko i wyłącznie on. Że dane osoby nic same z siebie nie mogą zrobić. Są niezdolne do dobrych uczynków, ani do wzrostu miłości. Tylko ogień je smaga. Czyli tak jak, załóżmy, gęś jest na ruszcie, ona nic nie może zrobić. Ona jest tylko opiekana i jeszcze raz opiekana. Tak więc zastanawiające jest, czy dusze w czyśćcu mogą robić dobre uczynki i mogą rozwijać swoją miłość. Dziewiętnasta teza. Niemożliwe jest do udowodnienia, jakoby dusze w czyśćcu, przynajmniej niektóre, były pewne swojego zbawienia i o nie troszczyły się, jakkolwiek my pewni jesteśmy tego zbawienia. No i oczywiście tu jest takie gdybanie, co te dusze w czyśćcu robią, czy one są pewne zbawienia, czy niepewne, jak to jest niemożliwe do udowodnienia. Co te dusze tam w czyśćcu robią? No oczywiście Rzym przemówił, sprawa jest skończona. Nie ma dyskusji. Kościół jest dobrze prowadzony. Siedzi cicho. Dwudziesta teza. Dlatego papież pod przebaczeniem kar nie rozumie odpuszczenia wszelkich kar, ale tylko tych, które sam nałożył. Tak więc papież nie jest stroną w przebaczaniu kar, które człowiek popełnił względem Boga, ale jedynie może odpuścić kary, te, które sam nałożył. Jeżeli komuś tam nałożył karę, przykładowo jakąś pieniężną, czy jakąś inną karę, o, ty masz tam 2 lata być w danym zakonie, tam przebywać i modlić się, to on tylko sam może darować tę karę. Nie może darować kar, które właśnie Bóg wyznacza. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Boga, nie dar z łaski papieża, dar z łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Tak więc każdy z nas może odpuścić komuś grzechy, ale te, które są względem Niego. Ja nie mogę odpuścić komuś grzechów, które on popełnił względem kogoś innego. My załatwiamy sprawy między sobą. To, co Chrystus powiedział, jeżeli przyszedłeś do ołtarza
i nagle se wspomniałeś, że tam masz sprawę nierozwiązaną ze swoim bliźnim, idź, rozwiąż swoją sprawę, zostaw dar, załatwiłeś tą sprawę, przychodzisz i składasz. Nie jest tak, że on przyszedł do ołtarza z ofiarą i kapłan mówi, ja ci przebaczam ten grzech. Nie. Ty masz iść pojednać się z bliźnim i wrócić i teraz pojednać się z Bogiem. Tak to jest w Piśmie Świętym. Dwudziesta pierwsza teza. Mylą się kaznodziejowie odpustowi, twierdząc, że przez odpust papieski człowiek staje się wolny od wszelkich kar i zbawiony. Taka pobłażliwość nie zbawia człowieka. Oczywiście kaznodzieje odpustowi swoją elokwencją przekonywali ludzi do odpustu papieskiego, który zwalnia ze wszelkich kar i daje zbawienia. To masz na kartce napisane, podpisane przez samego papieża. Oczywiście Chrystus nie dał żadnemu człowiekowi takiego pełnomocnictwa do tego, aby określać, kto jest zbawiony, a kto potępiony. I to przez kupienie za pieniądze listu odpustowego. Marcin Luther był może zbulwersowany. Oczywiście wiele innych kaznodziejów było zbulwersowanych, czy też duchownych i ludzi, bo jeżeli czytamy, że 4 miliony egzemplarzy dzieł Marcina Lutra zostało rozpowszechnione, nie licząc oczywiście Biblii, to wiemy, że ludzie zaczęli myśleć i zaczęli czytać Pismo Święte. Zaczęli się zastanawiać nad tym. Dziękuję bardzo za wysłuchanie pierwszej części. Ciąg dalszy nastąpi.